Dzisiaj chciałbym porozmawiać o wpływie polityki pieniężnej na zachowanie polskiego rynku kapitałowego. Przyjęło się uważać, że to działania Rady Polityki Pieniężnej, czyli polskiego ciała, gremium monetarnego, ma największy wpływ i rzeczywiście, jeżeli spojrzymy na to, na małych czy średnich spółek, historycznie rzecz biorąc, luzowanie polityki pieniężnej w naszym kraju przekładało się z pewnym półrocznym opóźnieniem na po pierwsze zwiększenie aktywności gospodarczej, a po drugie na wzrost cen akcji i indeksów giełdowych. W ostatnim czasie jednak nasza polityka pieniężna jest w miarę stabilna, a nawet ruchy czy zmiany poziomu stóp już nie są tak duże, jak to miało miejsce wcześniej, w poprzednich latach, ponieważ stopy są na bardzo niskim poziomie i uwaga skupia się na polityce monetarnej głównych zagranicznych banków centralnych. I co ciekawe, jeżeli prześledzimy zachowanie naszego rynku, to on wcale nie reaguje tak na poczynania Europejskiego Banku Centralnego, tylko rezerwy federalnej w Stanach Zjednoczonych. Może to nieco dziwić, ponieważ polska gospodarka jest uzależniona w głównej mierze od tego, co się dzieje w Europie Zachodniej, a przede wszystkim naszego najważniejszego partnera handlowego, czyli Niemiec, a nie Stanów Zjednoczonych. Jednak wpływ, dlaczego tak się dzieje, można tłumaczyć tym, że Polska należy do koszyka krajów wschodzących, a na ten koszyk dominujący wpływ ma zachowanie rezerwy federalnej, co oddziałuje na kurs euro-dolara, kurs dolara, czy dolar jest walutą mocniejszą, czy słabszą. I po części również na to, jak zachowują się rynki surowców, a to, jak zachowują się rynki surowców, przekłada się na cały koszyk krajów rozwijających się, w tym Polski. I jeżeli prześledzimy ostatnie dni, to w minionym tygodniu jastrzębia retoryka niektórych członków Rezerwy Federalnej spowodowała umocnienie się dolara i nieco słabsze zachowanie naszego rynku, ale początek tego tygodnia po wypowiedzi Janet Yellen, gołębiej wypowiedzi, przekłada się na słabszego dolara, a to w konsekwencji umacnia nasz rynek kapitałowy. Także pewien paradoks, że nasz rynek kapitałowy, można powiedzieć, w ostatnim czasie zachowuje się w rytm tego, co się dzieje na rynku dolara.